wsiadając do tego pociągu, dojedziemy tam, gdzie chyba nikt z nas nie chciałby dojechać. W antynarkotykowym pociągu, który dziś zaparkował na dworcu kolejowym w czeskim Cieszynie, można zobaczyć wypadek samochodowy, salę przesłuchań, cele czy tak zwaną melinę. Pociąg to innowacyjny projekt, który powstał w Republice Czeskiej. Od 2015 roku uczestniczyło w nim już kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających. W pociągu dzieci, ale również i dorośli mogą za pomocą wszystkich zmysłów dowiedzieć się więcej o niebezpieczeństwie wynikającym z uzależnienia. W pociągu dzieci zobaczą taką historię młodych ludzi, którzy chodzą do szkoły, uprawiają sporty, chodzą na dyskoteki, ale tak jak już to w życiu bywa, spotykają się z narkotykami, alkoholem, tytoniem. Jak dzieci reagują? Dzieci bardzo pozytywnie odbierają ten program. Mamy bardzo pozytywne opinie, kiedy zobaczą całą tę historię. Myślę, że podoba się dzieciom. W jakim wieku dzieci odwiedzają pociąg? Większością dzieci od 12 do 17 lat. Gdzie pociąg już był i skąd przyjechał do czeskiego Cieszyna? Pociąg przyjechał z Pragi, gdzie jest jego baza wypadowa, ale pociąg był już w Niemczech, na Słowacji, tutaj w pograniczu z Czechami. Oraz mieliśmy już pociąg polskie dzieci, chociaż jeszcze nie był pociąg w Polsce, ale dzieci przyjechały do nas z Polski. Tutaj w czeskim Cieszynie będzie jak długo? Jeszcze jutro i potem ruszamy do dalszego miasta. A co jest celem całej tej akcji? Celem tej akcji jest, żeby zainspirować dzieci do tego, żeby wzięły odpowiedzialność za swoje życie. Jest to tylko ich życie i one muszą zdecydować, jak go przeżyć, i więc my im pokazujemy, jak to może się zakończyć w przypadku, kiedy zaczyna się z alkoholem, z papierosami, z lekkimi narkotykami, jak to może się skończyć. Więc jest tylko na ich decyzji, jak one chcą widzieć swoje życie. Pociąg antynarkotykowy zwiedzał dziś m.in. burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. W całą akcję zaangażowała się także Cieszyńska Straż Miejska. Dobrze, że taki pociąg przyjechał do czeskiego Cieszyna? Myślę, że bardzo dobrze. Młodzież w dzisiejszych czasach szczególnie jest zagrożona, zwłaszcza tutaj u nas w terenie nadgranicznym, między Polską a Czechami. Dużo używek jest jednak, krąży wśród młodzieży i myślę, że dobrze, że naocznie młodzież jest w stanie sprawdzić, ponieważ takie teoretyczne informacje na temat narkotyków już do młodzieży nie docierają. Najważniejsze jest, żeby pokazywać młodzieży skutki brania narkotyków. Myślę, że wiele osób zastanowi się nad dalszym takim działaniem. W ramach projektu w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn odbyło się również seminarium. W forum dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele różnych miast i instytucji. Co ważne, na pociągu się nie kończy. Realizowane są również programy uzupełniające. W fazie koncepcyjnej są kolejne projekty. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.